Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za Elevator na wszystkich kontach, dlatego że zakończył się on wczoraj o godzinie 20, no i mamy do odbioru na każdym koncie właśnie nagrody. Pokażę wam, jak wyglądają rankingi na wszystkich serwerach, na których gramy, czyli tutaj W50, W55, W58, W60 i S40 Polski. Zaprezentuję wam, jakie dostaliśmy nagrody w zależności od tego, jaki poziom ma nasza postać, no i oczywiście jakie miejsce zajęła gildia. No i wiadomo, opowiem, jak to wszystko przebiegało przez te ostatnie 10 dni, bo bodajże tyle trwał Elevator, jak tutaj się to zmieniało w tym rankingu, no i jakieś tam swoje generalnie przemyślenia co do tego eventu. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, nie zapominajcie o tym, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzu, jakie wy miejsce z waszą gildią zajęliście i jakie dostaliście nagrody. Jestem tego bardzo, bardzo ciekaw, więc możecie pisać. No i co do Elevatora, no to zaczął się on w tamten piątek tak naprawdę o godzinie 16. Miałem nagrywać z niego jakiś tam osobny film właśnie z racji startu tego eventu i tak dalej. No ale jak wszyscy pamiętamy, było naprawdę sporo zamieszania z tym związanego, no bo jednak no były te, powiedzmy, deadki serwerów, czyli po prostu serwery się wysypywały. Był start W60, na którym się głównie skupiliśmy. No i powiem wam szczerze, że Elevator w ogóle tak naprawdę, oprócz tam chyba jakichś ewentualnie graficznych tam, powiedzmy, pierdółek, nie? Czyli graficznych aspektów generalnie tego Elevatora, raczej się nie zmienił, jeżeli chodzi tutaj stricte o gameplay w porównaniu do poprzedniej edycji, więc w sumie co do tego Elevatora u mnie na kanale tak, no nie pojawił się żaden film z niego i było dość cicho, nie? Klikaliśmy go sobie tam na stripkach i tak dalej, no ale stwierdziłem, że to zakończenie warto będzie nagrać i specjalnie tutaj tych nagród od razu wczoraj nie odbierałem, tylko specjalnie poczekałem, żeby to zrobić na odcinku. Tak jak mówię, Elevator zupełnie niczym się nie różnił oprócz aspektów tam graficznych od poprzedniej edycji i wszystko wyglądało tak naprawdę tak jak wcześniej. Co mogę więcej powiedzieć? No na pewno fajne wydarzenie, natomiast no Elevator angażuje tutaj, a w zasadzie powinien angażować i tak został stworzony, całą gildię, dlatego też ciężko jako jednostka tutaj, powiedzmy, zaważyć o jakiejś ewentualnej wygranej w tym rankingu. No tu akurat zajęliśmy pierwsze miejsce na tym W50, ale powiem wam szczerze, że są tam serwery, do czego zaraz przejdziemy, gdzie widać, że ewidentnie ktoś tam leciał, że tak powiem, w kulki sobie. Wiadomo, że dostaliśmy jeszcze po tych problemach z serwerami 100 tiketów, więc to też bardzo pomogło, żeby tutaj dalej spuszować. Wiadomo, no jak ktoś sobie klika free to play, no to musi regularnie te 15 tiketów wykorzystywać, jak mu się uzbierają. Wiadomo, że był też kodzik ode mnie, gdzie te etykiety też tam dostaliśmy, nie pamiętam ile, chyba 25, coś takiego, więc no była szansa, żeby to pocisnąć. No a jak widzimy, są osoby, które na przykład odstają, zobaczcie, tutaj tego aż tak nie widać, no ale na przykład mamy Fila, który ma niecałe 47 tysięcy, gdzie tutaj przedostatnia osoba już ma 50 tysięcy, nie? Więc to już jest, to już są 3000 punktów, gdzie tak naprawdę będą serwery, gdzie te kilka tysięcy punktów robi robotę. No i tak jak mówię, samemu Elevatora nie wygrasz, choćbyś, nie wiem, jak miał mocną postać, no to tutaj wiadomo, że cała gildia musi być zaangażowana. Jak ktoś sobie leci w kulki czy coś takiego, no to potem może na tym właśnie cała gildia ucierpieć. Jak widzimy tu na przykład Sombej Berserk już setną kopalnię ma, z tego co wiem, bardzo mocno nadrobił te punkty. Tutaj drugi Universe 90 tysięcy, więc no co niektórzy tu bardzo, bardzo to nadrobili. My byliśmy top 8, jako Maguś myślę, że nie najgorzej. Ja też powiem wam szczerze, że przez ten, powiedzmy, cały czas trwania eventu nie robiłem tego tak, żeby zużywać tam, powiedzmy, codziennie te ulepszenia, które mi tam boostują, żetony, które zdobywam za pokonywanie, tylko sobie tam przeklikiwałem, wiecie, do tego maksa te 20 przeciwników, no i dopiero wczoraj na streamku przycisnęliśmy, dokładnie tak, wczoraj był streamek, zaczęliśmy o godzinie 18, gdzie zaczęliśmy od tego, żeby na każdym koncie przycisnąć jak najbardziej ten Elevator, żeby tutaj ewentualnie jeszcze gildii pomóc, w zależności czy mieliśmy, powiedzmy, tam jakąś dużą przewagę, no to jakoś bardzo nie cisnąłem, bo już mieliśmy pewne miejsce w rankingu, no a ewentualnie
szczególnie jeżeli było close, no to wtedy starałem się jak najbardziej tam przycisnąć, żeby właśnie gildii pomóc. Abstrahując, że tak naprawdę jeżeli chodzi o nagrody, to pozycja pierwsza, druga i trzecia dostaje tą samą nagrodę. Zresztą zobaczcie sami, wszyscy dostają tyle samo metalu, tyle samo kryształu, tyle samo tutaj golda, w ogóle prawie 200 milionów, to jest prawie 20 stat, więc powiedzmy, że fajnie. Duży legendarny beryl, no i tak naprawdę te pierwsze trzy miejsca różnią się tylko tłem. Tłem, które no nadal go nie można wyłączyć, co moim zdaniem jest trochę słabe, powinni dodać tą opcję, bo też mnie dużo osób o to pytało, czy w końcu można to tło wyłączyć, czy nie można. No jeszcze nie można, jak widzicie mamy opcję ukrycia złotej ramki. No, jeżeli chodzi o tło, to w dalszym ciągu nie ma tej opcji, ale myślę, że prędzej czy później to dodadzą. Tak czy inaczej, no, sami widzicie, że oprócz tego, że mamy inne to tło z Hellevatora, czyli za pierwsze miejsce jest złote, za drugie srebrne, a za trzecie brązowe, no to nagrody są takie same. No, ale widziałem opinię, że dla niektórych to była tam zajęcie pierwszego miejsca, a nie drugiego, to była kwestia honoru, no jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy. Ja aż tego tak nie traktuję, nie przeżywam grunt, żeby się w tym top 3 znaleźć. No, a ciężko, zwłaszcza na starszym serwerze, chociaż no tu akurat W50 było dość close, jeżeli chodzi o punkciki, jak sami możecie zobaczyć, pomiędzy tutaj pierwszym, drugim a trzecim miejscem. No ale mówię, ciężko po, na jakimś zwłaszcza starszym serwerze, jak jesteś w gildii i grasz aktywnie i po prostu jesteś w aktywnej gildii, nie zająć minimum tego trzeciego miejsca. Dobra, więc tak to się prezentuje i tak generalnie takie moje przemyślenia, powiedzmy. Co do W50, mamy pierwsze miejsce, 3 136 000 punktów, jak widzicie Crit Happens 3 101 000 punktów, no i Casino Royale 3 087 000 punktów, więc no mówię, dość close, czwarte miejsce tak samo, 3 008 000 punktów, więc to są tak naprawdę już dość duże detale. Tu jak widzicie, jedna osoba potrafi tych punktów 40 prawie 7 tysięcy nafarmić, więc no tak naprawdę kwestia jednej osoby i już moglibyśmy spaść w tym rankingu. Na przykład nie wiem, ktoś by nagle od nas odszedł przed końcem tego Hellevatora, zdarzały się tam, zwłaszcza na polskich serwerach, wpuszczanie takich kretów, żeby właśnie tuż przed końcem stracić te punkty, no i już z automatu spadamy na top 2, więc tutaj, no mówię, walka była do końca close, pierwsze 4 miejsca tak naprawdę, no i dopiero piąte to już jak widzicie, no 500 tysięcy około punktów mniej, więc no tu już była taka większa różnica, ale no W50 bardzo aktywny serwer, więc nie ma co się dziwić. Koniec końców udało nam się zdobyć pierwsze miejsce, no i jak widzicie, jako gracze jesteśmy w tym top 10, więc też powiedzmy nieźle, jakoś tam się dołożyliśmy, powiedzmy, swoją cegiełkę do tego, żeby ta gildia na to pierwsze miejsce sobie na koniec skoczyła. No i możemy odebrać oczywiście naszą nagrodę w tym momencie, dokładnie, no i mamy, w ogóle tydzień jest na odebranie tych nagród, jakby ktoś się zastanawiał, zresztą tu mamy odliczanie, no i mamy, ty i twoja gildia zajmujecie pierwsze miejsce, każdy członek twojej gildii otrzymuje tło postaci złote na 60 dni, no i mamy tego beryla i tak dalej, nie, goldzik, więc powiedzmy spoko sprawa, odbieramy, no i cyk, i mamy to zrobione i w tym momencie jak widzicie mamy złote tło, zobaczmy. O, beryl całkiem fajny z tego co widzę, może nawet tutaj, chociaż nie, u siebie to chyba dopiero zacznę podmieniać, jak będą lecieć 1500 w górę, ale takiej kune gundzie go tam sobie później wymienimy. No, tak samo tutaj dostaliśmy, wiadomo, kryształ, to też jest bardzo fajne, zobaczcie ile już to mamy odłożonego, więc tak to wyglądało jeżeli chodzi o W50. Lecimy dalej, żeby tutaj, bo trochę się rozgadałem na początku, żeby to nie trwało nie wiadomo ile, dalej mamy W55, na którym jesteśmy pierwszą gildią, zresztą no w rankingu, często w ogóle ranking Hellevatora nie odzwierciedla rankingu tutaj tego gildyjnego, powiedzmy, na serwerze. To też bardzo często tak się zdarza i chyba W55 jest właśnie dobrym tego przykładem, bo tu bodajże, okej, to jeszcze możemy odebrać sobie, tu bodajże zobaczcie, Escapade Conmigo mają drugie miejsce, no a w rankingu są na miejscu trzecim, nie, więc tu możemy w sumie jeszcze zerknąć, no ale tak jak wspomniałem, często właśnie, no dokładnie, tu tak samo, zobaczcie, Casino jest na pozycji czwartej, no a Dead Wally było niżej niż właśnie oni, nie, w tym rankingu Hellevatorowym, więc często tak właśnie jest, no ale jeżeli chodzi o W55, raczej od początku bez jakichś tam problemów, nie? Od początku mieliśmy top 1, od początku cisnęliśmy, nie widziałem, ja też tak tego aż bardzo nie śledziłem, jeżeli chodzi o te rankingi, bo tak jak mówię, ja tego aż tak nie przeżywam, jak co niektórzy, no ale szczerze mówiąc, raczej tu nie było większych problemów i od samego początku było to top 1 i również na top 1 się zakończyło, chociaż no widzimy, że tutaj top 2 mają
niecałe 80 tysięcy punktów straty, więc też nie tak dużo. No a jeżeli chodzi o top 3, no to mamy 125 około tysięcy punktów przewagi, więc no tutaj już więcej. No ale tu faktycznie troszeczkę się... może nie namęczyliśmy, tylko generalnie no raczej mieliśmy taki, powiedzmy, dobry dystans, raczej nie było chyba, przynajmniej nie widziałem takiej sytuacji, żeby było jakieś zagrożenie od tego top 1, żeby tego nie mieć, więc no tak to na W55 się prezentowało. Asylum, które tak naprawdę na top 1 w tym Hellevatorze wskoczyło teraz, natomiast jeszcze była tutaj swego czasu Gildia Pringles, która chyba ze dwie edycje Hellevatora wygrała, jak się nie mylę, no ale oni się tam rozsypali. To była w ogóle głównie polska gildia, rozsypali się, no i dlatego ten ranking teraz tak się prezentuje. Jeżeli chodzi o nagrody, no to zobaczcie, to jest wszystko uzależnione od levela. No mamy o wiele mniejszy level postaci, więc też te nagrody są mniejsze. Na przykład tutaj goldzik, tam było prawie 200 milionów, tu mamy 90 niecałe. Prawie 79 tysięcy kryształu. Prawie 118 tysięcy metalu, no i mamy oczywiście beryla, no i to złote tło, no i standardowo, jak widzicie, mamy no pierwsze trzy miejsca te same nagrody, oprócz oczywiście tła są inne, no i dalej tak to się prezentuje. Tu chyba już na te niższe rankingi wydaje mi się, że nie ma co patrzeć, bo top 5 widzimy, no a mówię, na takich starszych serwerach raczej to top 5 jest najaktywniejsze, zwłaszcza tu na takim W50, zobaczmy sobie, no tu tak samo, chociaż no tutaj jeszcze beryla też dostają, no te nagrody długo, zobaczcie jak to jest podzielone, długo jeszcze, powiedzmy, jakieś tam sensowne nagrody lecą, nie? Dobra, możemy odebrać tą nagrodę na tym wojowniku. Na wojowniku złote tło akurat jest najbardziej, jak dla mnie, fajne, bo bardzo fajnie się to kombi z tym naszym awatarkiem i z tą złotą ramką, więc dobra, klikamy cyk, odbieramy to sobie. Aha, jeszcze jako postać, tutaj też wam nie pokazałem, jako postać no też top 7 akurat w tej gildii, wojownik, więc nie miałem tak łatwo, powiedzmy, przeklikiwać tych przeciwników, no ale i tak w tym top 10 się zmieściliśmy, więc tutaj ewidentnie pomogliśmy naszej gildii, no i również dołożyliśmy, powiedzmy, taką cegiełkę do tego, żeby właśnie ta gildia miała to top 1, no ale zobaczcie, tu na przykład ziomeczek, no on ma niski level, więc też mu pewnie było ciężko, no ale ziomeczek zdecydowana strata między ostatnim a przedostatnim, no nie, to jest 4,5 tysiąca punktów, więc sporo, no a potem to już tak rośnie w miarę wyrównanie. No i tak to się prezentuje, to wygląda pięknie, zobaczcie, złota rameczka, złote tło, no i jeszcze ta zbrojka taka złota, taki odcień, bardzo, bardzo ładnie. No i dostaliśmy beryla 947, więc fajny, i możemy tutaj ewentualnie Kunegundzie go wrzucić, na przykład za tego, to już zrobię od razu, żeby tam się jakoś bardzo nie zastanawiać. Lecimy dalej, teraz mamy W58, bo tak samo, żeby nie przedłużać, no i na W58 również pierwsze miejsce, zobaczcie, bardzo fajna pasta swoją drogą, akurat tak się złożyło, no ale tu podobnie jak na W55, w sumie to nawet jeszcze mniej problemów mieliśmy w ogóle z tym rankingiem, bo tu tym bardziej top 1 od samego początku, no i jak widzicie po rankingu raczej ciężko, żeby nam ktokolwiek zagroził, duża przewaga, tak samo na W55 była mniejsza między top 1 a top 2, no a tutaj między właśnie top 1 a top 2 jest o wiele większa, więc no tutaj na spokojnie tak samo bez większych problemów top 1 udało nam się zdobyć. Tu mamy najniższy, chociaż nie, jeszcze jest W60, ale no tu mamy dość niski level, więc tak samo, tego golda nie jakoś giga dużo, tutaj mamy metalu 110 tysięcy, mamy 73600 kryształu, no i mamy beryla i złote tło, również tak to wszystko się tutaj prezentuje. Jeżeli chodzi o gildyjkę, no to też top 10, tu troszeczkę niżej powiedzmy. No ale tak czy inaczej udało nam się tą cegiełkę dołożyć, no a zobaczmy, no doły widzicie, no tutaj na przykład ziomeczek, chociaż on ma dopiero 332 level, więc no też pewnie jakoś giga mocno, no ale to widać, nie, to widać, jak ktoś miał tam rekord, załóżmy 160, no a skończył na, powiedzmy, 100, nie wiem, 25, no to wiadomo, że w ten ostatni dzień nie siedział, nie cisnął tego, żeby tych punktów jeszcze troszkę wyfarmić, więc to wszystko jak najbardziej widać, no ale tak się po prostu ranking prezentuje. I możemy sobie również nagrodę odebrać. Zobaczmy w ogóle, co to będzie za beryle. Dziesiąta kopalnia, więc no szału nie będzie. Ale dobra, złote tło mamy. No i 524, dobra. Komuś tam pewnie wrzucę. Kunegunda już ma same beryle. No to pewnie Magusiowi wrzucimy. 337, 340, 330. Dobra, to 326 chyba będzie najlepiej. No i tak samo, jak widzicie, pozycja pierwsza. W60 zostawię na koniec, bo W60 była naprawdę...
To bardzo, bardzo tutaj powiem zacięta rywalizacja do samego końca. Teraz S40 Polski. Już skończyliśmy powiedzmy pierwsze miejsca, to wam tak zaspoileruję. To były trzy serwery, na których to pierwsze miejsce udało nam się zdobyć i tak naprawdę no jedyne tam jakieś wymiany w rankingu były właśnie na W50, W55 i W58 raczej od początku było to pierwsze miejsce. No i S40, który miał potencjał powiedzmy, miał potencjał do tego, żeby wbić to top 1, bo nawet kilka razy na tym top 1 się znajdowaliśmy, nawet kilka razy tam podgoniliśmy te punkty, no ale koniec końców niestety skończyliśmy na top 2. Oczywiście no wiadomo, nagrody są takie same, oprócz tutaj koloru ramki, więc no 159 milionów, 131 400 metalu, oczywiście 159 milionów golda, mamy beryla, mamy tego kryształu tyle samo, więc tutaj z tym oczywiście problemów nie ma, tak jak już powiedziałem na samym początku, no ale tak czy inaczej... Szkoda, bo na pewno był potencjał na to, żeby to top 1 mieć. Tak jak mówię, kilka razy wskakiwaliśmy na to top 1. No tu w ogóle zobaczcie jaka przepaść, nie? Top 1, top 2, te punkty w miarę zbliżone. Tutaj nam pod koniec odskoczyli dość mocno, no bo tak naprawdę na 40 około tam 5 tysięcy, jak dobrze liczę. No ale tu top 3 mają 2 miliony 160 tysięcy, czyli no tam 500 tysięcy powiedzmy około punktów przewagi, nie? Pomiędzy top 1 a top 3 około 450 między tysięcy między top 2 a top 3, więc no tutaj ten ranking już zdecydowanie powiedzmy zróżnicowany, no ale mówię, była szansa, niestety się nie udało, ale trudno, może następnym razem. Tu akurat no ja tego aż tak bardzo nie przeżywam, bo oprócz tego koloru tła nagrody są takie same, więc nic tak naprawdę nie straciliśmy. No i jak to tutaj wygląda, widzę, że w miarę tu podgonili, jak tak patrzę, bo było kilka osób, które odstawały, troszkę tu podgonili pod koniec, więc tu akurat nie ma takiej osoby, która jakoś bardzo, bardzo by odstawała punktowo, no ale tak się prezentujemy, no i my tutaj jesteśmy na miejscu drugim. Wczoraj tak samo na tym streamku tu dość mocno przycisnąłem, jak widzicie 249 rekord, więc no... po prostu się postarałem, nie? Z racji tego, że tutaj widziałem, że raczej się nie uda tego drugiego miejsca wbić, no ale wiadomo, były jeszcze dwie godziny, bo tak jak mówię, wystartowałem na streamie o godzinie 18, żeby tutaj klikać, no i chciałem dać powiedzmy taką energię innym, żeby też może coś tam jeszcze poklikali, żeby może jakoś się udało, no ale było to ciężkie, tak czy inaczej, tak to się prezentuje i odbieramy nasze nagrody, klikamy cyk, odbierz, tu w ogóle chyba złotą ramkę wyłączę, bo bez tej złotej, bo w sensie no, widzicie, że to tak słabo wygląda. A jak sobie ukryjemy złotą ramkę, to to srebrne tło wygląda naprawdę spoko. 1303 widzę, że mamy beryla. To sobie możemy też Kunegundzie dać chyba. Chociaż Kunegunda tu ma dobre te gemy. Może damy komu? No ten Maguś 1170 tam było. No nie bardzo. Zobaczmy jak wojownik. Wojownik, kurde, oni wszyscy tu mają takie w miarę dobre te gemy. Ale dobra, damy temu. W tych rękawicach ma najsłabszy. No więc tak to wyglądało na serwerze 40 polskim. No i na sam koniec serwer 60 międzynarodowy. Serwer, na którym do samego końca była rywalizacja. Była tutaj rywalizacja, zobaczcie, z gildią Demoralize, czyli z gildią tak naprawdę z tego co wiem polską, chyba tam głównie są Polacy, no ale tak czy inaczej zobaczcie jaka tutaj była przewaga punktów. 900,5 tysiąca my zdobyliśmy, no i 901,5 tysiąca niecałe, no nawet nie 1000 punktów przewagi, troszeczkę mniej, no i Demoralize skończyło ten evencik elevatorowy, że tak powiem, na pozycji pierwszej, no a my niestety na pozycji drugiej. Tak to się skończyło, no tu głównie między nami była walka do samego końca, jak widzimy Hall of Honor 807 tysięcy, miejsce trzecie, no i tutaj już no gildyjki troszeczkę niżej powiedzmy, no ale tak czy inaczej widzicie, że bardzo, bardzo zacięta rywalizacja do samego końca, raz my byliśmy top 1, raz oni byli top 1, więc powiem wam w ogóle, że to co już chyba kiedyś mówiłem, starty serwera nowego, takiego jak zwłaszcza W60, który było wiadomo, że będzie mocny, razem z Elevatorem to jest naprawdę fajna rzecz, dlatego że na początku i tak wszystkie gildie robią tutaj wyprawy gildyjne, więc to ten ranking powiedzmy gildii w ogóle nie odzwierciedla tego, jak on tam będzie wyglądał za powiedzmy kilka tygodni, jak już po prostu te gildie porobią te wyprawy i tutaj będą atakować się nawzajem, no i dzięki temu ta powiedzmy rywalizacja międzygildyjna jest podtrzymywana właśnie dzięki temu, że istnieje coś takiego jak event elevatorowy, no więc tak to po prostu wygląda, szkoda, no ale trudno, gratulacje tutaj dla Demoralize, bo tam akurat z ich liderem mam dobry kontakt i jest w porządku, więc gratulacje, mówię, mi to nie robi różnicy,
różnicy. Niektórzy tu z naszej gildii widziałem, że to traktowali właśnie jak sprawę honoru, ale dla mnie to jest, no, trudno, nie? Zdarza się. Nagrody te same, jedyna różnica tło, więc jak dla mnie totalnie bez znaczenia. Ale oczywiście gratulacje, fajna walka, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnej edycji, która pewnie już będzie za kilka miesięcy. Tak czy inaczej, tak się prezentuje ranking gildyjny, no i tak się prezentują tokeny w gildii. Tutaj jak widzicie, no zobaczcie, na przykład Spage Daddy, wyższy level ode mnie, zaledwie niecałe 12 tysięcy punktów. No i tak naprawdę, gdyby on dobił do tej 13, 14, to udałoby nam się to zrobić na luzaczku. No a jak widzicie, no on na przykład tutaj zaniżał tą punktację. Oczywiście nie chcę tu na nikogo zwalać, no ale to widać, nie? Widać, jak jest taka duża przewaga, zwłaszcza ziomka. O, on ma rekord 111, czyli no on musiał wczoraj dopiero zacząć jakoś to bardziej dociskać. Zwłaszcza ziomka, który ma tutaj wyższy level niż, załóżmy, o, zobaczcie, on ma 16 tysięcy, ma 222 ten ziomeczek Winidor, nie? Więc tu myślę, że na luzaku jeszcze tych punktów mógł wycisnąć, tylko po prostu pewnie olewał i obudził się dopiero jak, powiedzmy, a czemu niektórym w ogóle rekord, zobaczcie, mi spadł ten rekord o 20, a niektórzy mają cały czas rekord, tak jakby dzisiaj klikali, no a dzisiaj już się nie da klikać, nie wiem, może to zbugowane jest. Tak czy inaczej mówię, no on się chyba za późno obudził, nie farmił na co dzień tych żetonów, no i przez to tak to wyglądało. Tak czy inaczej, no my tutaj akurat jesteśmy na pozycji 13, nasz rekord 109, próbowałem coś jeszcze chłopakom pomóc, no ale 109 to był przeciwnik, który był magiem i po prostu z naszym, powiedzmy, setupem, który mieliśmy wtedy, z naszymi tam statystykami i tak dalej, no nie szło jako ten łowca demonów już tego maga kliknąć, więc tu niestety zatrzymaliśmy się właśnie na tym 109, no i tak ten ranking się prezentował, no było bardzo close, była fajna walka i to tak naprawdę najważniejsze. Dobra, odbieramy tą nagrodę, no i tu to, co nas tak naprawdę najbardziej rajcuje, że tak powiem, to jest oczywiście ten beryl, który nam bardzo pomoże, 370, więc bardzo malutko, no ale w sumie to niby mogłem jeszcze coś tam poklikać lochów i odebrać to później, bo tak jak mówię, nagrody są zależne od naszego levela, tak samo ten beryl by był mocniejszy, no bo mamy z 10 kopalni tak jakby, no ale tak czy inaczej nie ma co tutaj zwlekać, wrzucamy go sobie do broni, no i na pewno pomoże nam to pocisnąć lochy, no a pewnie odcinek z lochów z łowcy demonów już niebawem wleci, tak samo jak odcinek tutaj z lochów z barda, bo też sobie poklikaliśmy. No i też na tym bardzie będziemy, widziałem, że mamy fajne procenty, bo tam poprzebierałem się, nową runkę dostałem w broni i tak dalej, więc też pewnie niebawem wam odcineczek z tego barda nagram. Jeszcze możemy na sam koniec tego odcinka zrobić sobie tutaj odbiór przygodomatu, bo jak widzicie, mamy 393 poziom, czyli jesteśmy w tym piku expa, wbiliśmy go wczoraj tak naprawdę po aweczce, no i na tym wojowniku, tak jak mówię, mamy ten pik i możemy sobie na luzaczku odebrać ten przygodomat. Dlatego, że potem poziom 394 to już będzie zjazd tego expa i każdy kolejny level będzie nam tego expa dawał mniej. Ja tutaj nie wiedziałem, jak to zrobić, zresztą nagrywałem o tym odcinek na tym wojowniku, pytałem się was, radziłem, no i robiłem tak, jak mi w sumie jedna osoba doradziła, czyli przed levelem z kalendarza jeszcze odbierałem tego przygodomatu, no bo już go mieliśmy full swego czasu, więc odbierałem go jeszcze, żeby dobić level, żeby mi ten kalendarz dał więcej expa. No i tam przed jakimiś eventami pamiętam, że chyba zużyłem dość dużo tego przygodomatu tam w okolicach 390 levela, żeby jeszcze podbić ten level, żeby jeszcze tu wycisnąć więcej golda i expa zawki, jakby tam jakieś eventy łączone. No i teraz na tym piku zostało mi 881 przygodomatu do odebrania, odbierzemy go sobie chyba teraz, zobaczymy, ile tam wbijemy, zobaczmy, 74, o 60 miliony expa, oczywiście 60, prawie 2 miliony golda, odbieramy to, cyk, cyk, mieliśmy początek tego levela, zobaczmy, ile nam to da. No, niecałe pół levela, coś takiego. Okej, wbiliśmy się na top 2 z tego, co widzę. O kurde, ty, a czemu? Co jest? Czemu Cliffek tak wyskoczył z czcią? Czemu on ma taką przewagę? A, chyba, że tu się coś zbugowało, bo my mamy 106 tysięcy, no to może się zaraz odświeży, nieważne. Tak czy inaczej, troszkę golda, jak widzicie, 450 milionów, chyba tam trochę miałem na początku, prawie pół levela. No i teraz jeszcze będziemy z tej aweczki, z tego wszystkiego sobie wyciskać na tym piku expa. No i tak jak mówię, od 394 zjazd. No a jeżeli chodzi o przygodomat, to już go będę w tym momencie codziennie odbierał, te 20 awki, które mi się tam odłoży. Dlaczego nie zostawiłem pełnego przygodomatu na ten pik? Dlatego, że teraz jakbym odebrał te 2000 awki, to bym pewnie wbił level.
No a co za tym idzie, zjechałbym z tej górki, no i nie byłbym w stanie w ogóle tutaj wykorzystać ani właśnie tego, że mi dają misje w tym momencie najwięcej, ani tego, że mi daje chociażby głupia ręka najwięcej, no i wiecie o co chodzi, nie? Nagrywałem już o tym odcinek, bodajże on jest w playliście właśnie z Wojownika. Wszystko, dziękuję wam pięknie, tak jak mówię, spodziewajcie się niebawem loszków na Łowcy Demonów na W60, zwłaszcza z tym berylem, no i loszków na właśnie W58 na Bardzie, bo też tam się przebrałem i też tam fajny progres zrobimy, ale to więcej opowiem właśnie w odcinku stricte z tych postaci. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie. Piszcie komentarze, jakie miejsca udało wam się zająć w Elevatorze i jakie nagrody dostaliście. Możecie wbijać na Instagrama, na Twitcha i na Discorda. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Nie wbijajcie, tylko zostawiajcie kciuka w górę. Teraz klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie o tym. No i tak jak mówię, dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!